kochani, przygotowane gruszki wrzucamy do gorącej wody, w której jest, są goździki, jest liść laurowy i dużo miodu. Słodkość zależy tak naprawdę od Was. Ja użyję miodu, ponieważ jest to najzdrowsze. Ja wiem, że miód, temperatura, wartości, tu nie chodzi do końca tak bardzo o wartości miodu, a o jego smak. Możecie użyć również cukru. Jeżeli ja miałbym zamienić ten miód na cukier, użyłbym brązowego cukru. Niemniej jednak ja użyję miodu. Do wrzącej wody, jak już mamy wodę, która nam wrze, wrzucamy najpierw goździki, ponieważ goździki są najbardziej aromatyczne i o ten aromat nam chodzi. Pamiętajcie, że goździki to są również bardzo ochronne, ale też i na bogactwo. Nie żałujcie tych goździków, dużo goździków. Kochani, i na taką ilość gruszek, czyli na dwie, łamiemy, bo wtedy jest więcej aromatu, 2 do 3 niewielkich liści laurowych. Dlaczego łamiemy? Bo wtedy uwalniają się wszystkie olejki eteryczne. No i następnie miód. I tutaj na 2 gruszki ja przygotuję przynajmniej 4 łyżki miodu. To musi być słodkie. Robimy coś w rodzaju takiej zalewy, jak do gruszek, które możemy sobie na zimę zapasteryzować i potem do obiadku pysznie jeść. Myślę, że jeszcze jedną, wiecie, słodkości nigdy za wiele. Czekamy, aż ten miód się nam troszeczkę rozpuści. Możemy zwiększyć troszeczkę temperaturę pod ogniem. I w momencie, kiedy ten miód się nam rozpuści, mieszamy. Już aromat jest wyczuwalny, goździki przepięknie pachną. Jak miód nam się rozpuści, wtedy dokładamy gruszki, zamieszamy delikatnie i zmniejszamy gaz. Nie chodzi o to, żeby te gruszki się ugotowały, a tylko jakby troszeczkę skarmelizowały. One muszą przejść smakiem i zapachem ziół, które są w środku. Dobrze, kochani, woda nam się delikatnie gotuje, więc zmniejszamy gaz do prawie minimum i wtedy dopiero wkładamy nasze obrane gruszki. Wybaczcie, użyję palców użyję. Rączki myte, świeże, więc spokojnie. Kuchnia ma być przyjemnością, słuchajcie, to wiecie, spinać się możemy, ale... O, i w tym momencie gruszki są już w naszej zalewie. Nie zwiększamy gazu. Gaz zostawiamy na minimum i przykrywamy gruszki, żeby jak najwięcej olejków eterycznych ziół, całego aromatu, miodu i przypraw przeszło do naszych gruszek. Wystarczy góra 5 minut, ta gruszka zmięknie nam troszeczkę, ale przejdzie całym dobrem od ziół i miodu. Kochani, gruszki już, że tak powiem, są gotowe, pełne zapachu, aromatu, lekko zmiękły i będziemy je wyciągać, żeby delikatnie ostudziły, a potem będziemy je kopertować. Kochani, gruszki mamy wyjęte, pachną w całym domu, ale teraz muszą troszeczkę odpocząć, czyli zostawiamy je na 5-10 minut tak do wystygnięcia. W trakcie zaczniemy przygotowywać guacamole, czyli sos, którym polejemy. No i pamiętajcie, na koniec wyciągamy ciasto francuskie, ponieważ ciasto francuskie musi być chłodne, wtedy nam łatwiej będzie zwijać te koperty, bo inaczej będzie nam się po prostu lepić do palców. Dobrze, kochani, teraz przygotujemy sobie guacamole, czyli sos, którym polejemy nasze koperty. Ja gruszki sobie stygną, a do naszego guacamole będziemy potrzebować, ja mam 2 awokado. I słuchajcie, kochani, różni ludzie różnie mówią. Awokado jest wtedy dobre, kiedy ta skórka nie jest ładna. Ona musi być, jak awokado się wciska i skórka jest taka niezbyt ciekawa, ciemna, to awokado ma najwięcej olejków eterycznych, najwięcej wartości. Ono jest wtedy bardzo mocno dojrzałe. Po prostu je obieramy w bardzo prosty sposób. Trzeba naciąć całą skórkę do pestki. Jak czujemy pod nożem pestkę, to ono się bardzo łatwo, no, po prostu otworzy. Mamy tak ciemne, zielone, wszystko to, co jest, wyciągamy i będziemy robić z tego nasze pestliście. Wyciągamy pestkę. Używamy rączek i palutków.
Można to zrobić łyżką. Zaraz pewnie tak będzie. O. I otwieramy. Poczekajcie. O. O, tak, ale oczywiście łyżka będzie lepsza. I wydrążamy cały owoc do miksera, blendera. On jest w konsystencji taki bardziej maślany. Taki właśnie ma być. Wydrążamy wszystko ze środeczka. Do tego, aby doprawić całe awokado, będziemy potrzebować jeszcze soli, czosnku, soku z cytryny i właśnie ziół. Wtedy nasze guacamole będzie miało bardzo fajny, aksamitny smak, nie będzie mdłe. Kochani, taka ciekawostka, jeśli chodzi o pestkę awokado. Można ją wysuszyć, roztłuc łupinkę i wszystko to, co jest w środku, cały ten miąższ, ono składa się z takich drobniejszych jakby pesteczek, można wykorzystywać. Jest bardzo silnym antyoksydantem, antyutleniaczem i można pół takiej pestki, czyli zawartości tej dużej pestki, dziennie zjadać. Ma bardzo dużo flawonoidów, ma bardzo dużo witamin z grupy B, ale też i E i D, czyli wszystko to są witaminy naszej urody i zdrowia. Kochani, następnym elementem do naszego guacamole jest czosnek. Teraz będzie oczywiście problem, bo czosnki najczęściej łatwo się nie dają rozebrać, ale jakoś poszło. Możemy naciąć spód. Słuchajcie, ja czosnek bardzo lubię. Czosnek jest przyprawą, jest ziołem, który nie dość, że odstraszy nam wszystkie niskie, wredne energie, wampiry, tudzież inne wampierze, ale jest też naturalnym antybiotykiem. Więc jeżeli czujecie się lekko słabo, macie migrenę, herbatka z rozgniecionym ząbkiem czosnku będzie Wam bardzo pomocna. Ja do naszego guacamole użyję 3 ząbków czosnku. Słuchajcie, nie bójcie się, bo niektórzy mówią, a co ja potem mam zrobić z rękoma, bo mi właśnie mocno pachną czosnkiem. Wystarczy wziąć natkę pietruszki, dobrze rozetrzeć w dłoni i po prostu spłukać dłoń. Nie ma zapachu czosnku. Także polecam dużo czosnku, bo on rozgrzewający, ale też i bardzo nam potrzebny. Do tak przygotowanej bazy dolewamy odrobinę oliwy. Oliwa jest potrzebna po to, aby troszeczkę zwilżyć całą konsystencję, ale pamiętajcie, że wszystkie najlepsze witaminy rozpuszczają się i aktywizują w tłuszczach, w oleju. Dlatego dodajemy, ja dodałem oliwy z oliwek extra virgin. No i teraz czas na nasze zioła. Zioła, nie bójcie się, musi być tego dużo. Ja użyję lubczyku. Lubczyk jest ziołem, który nie dość, że pięknie pachnie, to jeszcze dodaje nam takiej fajnej pikanterii. To zioło miłości. Żaden barszcz czy rosołek nie obywa się bez lubczyku. Następnym ziołem będzie szczypior. Oczywiście koperek. Nie szczypior. Koper spowoduje nasze lepsze trawienie, ale doda takiej fajnej lekkości. Pietruszka, tak jak powiedziałem, zbalansuje smak i mocny, intensywny zapach naszego czosnku. Dlaczego tnę zioła? No bo tak powinno się robić, rwać albo ciąć. No i kochani, na koniec wisienka. Słuchajcie, wczoraj wieczorem biegałem po swojej łące niedaleko pod lasem i udało mi się, ponieważ nigdzie nie mogłem dostać, a tam właśnie urosła przepiękna, leśna, świeża mięta. Słuchajcie, coś niewiarygodnego, zapach jest obłędny. Miętę pozwolę sobie bardziej porwać niż pociąć. Ilość mięty trzeba troszeczkę uważać, bo jest intensywna, więc po spróbowaniu
ocenimy, czy dodajemy, czy nie. Mięta doda bardzo fajnej lekkości całego guacamole. No i oczywiście na koniec odrobina soli. Pamiętajcie, że awokado już jest lekko w smaku takie maślane, więc to, co jest tłuste w smaku, odbieramy, czyli maślane, no, lubi sól. Soli niewiele, ja używam soli kłodawskiej, gruboziarnistej i do tego troszkę pieprzu świeżo mielonego. No i wszystko blendowanie. Ja blenduję na początek dosyć szybko, ale potem z przerwami. Dlaczego? Bo lepiej moim zdaniem się to wszystko miksuje. Nie takim jednym ciągiem, ale po prostu takimi przerywanymi jakby strzałami tego blendera. Już widzę, że muszę odrobinkę oliwy dodać. Masa musi być w miarę taka płynna. Teraz czas na pierwsze próbowanie. Najpierw zobaczymy konsystencję. Słuchajcie, konsystencja prawie że jest dosyć taka sztywna, dosyć mocna. Taka lekko, zobaczcie, maślana. Jeżeli tak jest, a już dodaliśmy dosyć dużo oleju, to ja proponuję teraz dodać odrobinę mleka. Ja użyję mleka, które jest mlekiem owsianym. I miksujemy. No i teraz pierwsze próbowanie. Zobaczmy, jak wyszło. Czy czegoś nie dodać, bo ująć już się nie da, ale można dodać. Słuchajcie, jest przepyszne, jest ziołowe. I ja bym tylko dodał odrobinę mięty, ponieważ będzie jeszcze świeższe. Kuchni się rozsypuje, ale kochani, razem z rozsypywaniem się składników w kuchni rozsypujemy szczęście, więc się nie obawiajcie, wszystko pod kontrolą. Jeszcze się nie rozmiksowało dobrze, ale już można spróbować. Zdecydowanie lepsze. Dokończę blenderowanie i zabieramy się do tworzenia naszych kopertek. Blenderowanie zakończone, więc po prostu wkładamy nasze guacamole na trochę do lodówki i zabieramy się za komponowanie całych kopert z naszym przepysznym dzisiejszym mięskiem. Kochani, teraz zabieramy się za komponowanie naszych kopertek, więc czas na ciasto francuskie. Pamiętajcie, jak powiedziałem, musi być w lodówce, bo wtedy będzie nam łatwiej je rozpakowywać i łatwiej przygotowywać z nich kopertki, z niego kopertki. Możemy wykorzystać pergamin, który już tutaj jest. On idealnie będzie nam tutaj pasował i będzie jak najbardziej wystarczający. Bierzemy sobie nóż, pamiętajcie, tylko ostrożnie, żeby nie porysować sobie blach. Ja to potnę na 3 części. I w tą stronę. Czyli będziemy mieli 6 kopertek. I teraz, moi drodzy, najpierw zabieramy się za nasze mięsko, tak jak wcześniej powiedziałem. Czyli kroimy sobie do środeczka naszego łososia. Łatwiutko z tej skórki tutaj obieramy. Pamiętajcie, wiecie co, ja użyję po prostu palców. W kuchni trzeba nie bać się takiej pracy. Bierzemy po prostu palca i na środek każdej kładziemy po kawałku naszego łososia. I teraz właśnie ta tłustość brzuszków łososia niesie w sobie nie tylko smak, ale i aromat tej ryby, czego nie można by było osiągnąć, używając mięsa z centrum, znaczy ze środka naszej ryby. Ono byłoby po prostu bardziej suche.
według uznania. Pamiętajcie, nie kłaść zbyt dużo, nie dlatego, żeby oszczędzać, tylko dlatego, że po prostu nie zamkniemy koperty. Tutaj są zioła, ale to jak najbardziej te zioła są przydatne i potrzebne. Ja na swoich 6 kopert użyłem 2 brzuszków łososia. Tu jeszcze dołożymy kawałeczek, bo jest taki troszeczkę biedny. No. I teraz, kochani, kładziemy gruszkę. Widzicie, ona ma oblepione zioła, ale to zdejmujemy. To akurat jest nam niepotrzebne. I do każdego wkładamy sobie cząsteczkę gruszki. Obłędnie pachnie, słuchajcie. Jest nasączona zapachem i smakiem ziół. Jest lekko skarmelizowana w miodzie. I jest taka delikatna. I teraz do tego wszystkiego dokładamy jeszcze po okruszynce dla dodania pikanterii naszego sera pleśniowego. Ja użyłem błękitnego sera pleśniowego. Możecie użyć gorgonzoli, jest bardziej aromatyczna. Nawet jeśli chodzi o rybę, co jest dosyć specyficznym połączeniem, ale jadłem coś takiego, więc polecam, można dodać odrobiny parmezanu. Tylko pamiętajcie, że parmezan jest bardzo intensywnym serem i jest dosyć twardy, więc powinniśmy go bardziej zetrzeć. On wtedy będzie miał fajniejszą konsystencję w naszych kopertkach. No i na sam koniec odrobinka naszego świeżego kopru. Dla dodania świeżości, trochę jeszcze bardziej ziołowego smaku, ale też i takiej przełamania kolorów w środku. Pamiętajcie, że nawet tego, czego nie widać, dobrze, bo jak będziemy kroić i jeść, to będzie wszystko w środku. I teraz co? Teraz zaczynamy lepienie. Ja robię to w ten sposób, żeby delikatnie napuścić palce. Czyli wystarczy nam odrobina oliwy z oliwek i zamykamy. Wtedy nam się ciasto nie będzie kleiło do palców. Smarujemy i delikatnie nasze kopertki zamykamy. Ciasto francuskie jest bardzo wdzięcznym ciastem do pracy. Wtedy, kiedy jest schłodzone, ono się fajnie, łatwo zamyka. Zamykamy. Słuchajcie, kochani, kopertki są umowne. One nie muszą być jakieś cudowne. I tak jak czujemy, każdy po swojemu, mogą być okrągłe, mogą być sakiewki. Ja postaram się zrobić właśnie takie małe kopertki. Czyli zamykamy najpierw po przeciwległym rogu. Zamykamy, żeby cała zawartość w środku nam została, żeby się nie wypłynęło wszystko to, co najsmaczniejsze, czyli cały smak, cały zapach, troszeczkę tego tłuszczu od ryb. Pamiętajcie, że to są zdrowe tłuszcze. Ja w dobrym balansie omega 3 do omega 6, to jest istotne. A poza tym magia w środku. Chwilkę to potrwa, ale to naprawdę jest tylko czysta przyjemność. W trakcie możemy sobie mantrować różne myśli dla naszego dobrobytu, dla naszego spełnienia, dla naszej wielkiej miłości, myśląc o osobie, dla której to robimy, z najwyższą atencją i intencją, żeby nam smacznie się na przykład wieczór z takimi kopertkami rozpoczął. No i zamykamy ostatnią. Chwilkę to trwało, ale to czysta przyjemność. Kochani, w momencie, kiedy zamykacie kopertki, już możecie sobie przygotować temperaturę w piekarniku. Nastawiamy temperaturę najpierw na 200 stopni i rozgrzewamy piekarnik. W momencie, kiedy piekarnik jest rozgrzany, zmniejszamy temperaturę do 180 stopni i wkładamy wtedy nasze kopertki. Na koniec jeszcze odrobiną oleju smarujemy wszystkie brzegi, żeby się ładnie zakleiły. Możemy to też zrobić białkiem jajka, no ale rozumiem, że nie wszyscy jedzą jajko. Tak samo myślę, że zadziała nam oliwa. Ona tutaj jeszcze doda fajnego kolorytu, bo kopertki fajnie się przyrumienią, będą chrupiące w tym miejscu i bardzo apetyczne.
I tak przygotowane koperty wkładamy do piekarnika rozgrzanego, tak jak przypominam, 180 stopni, około 20 minut. Kochani, piekarnik rozgrzany, czyli 200 stopni, tak jak mówiłem na początku, i gotowy jest do tego, aby włożyć nasze kopertki. Wcześniej zmniejszamy temperaturę na 180 stopni i czas pieczenia 20 minut do takiego zciemnienia, upieczenia na wierzchu takiej fajnej skorupki na naszych kopertkach. Piekarnik jest nastawiony na cykloobieg i zmniejszamy temperaturę do 180 stopni. I nastawiamy czas na 20 minut. No i gotowe, czekam. Żeby guacamole było pięknie podane, to po prostu jakiś pojemniczek. U mnie jest taka mała sosierka. Zawsze przyjemność jest wtedy większa. Ale kochani, słyszę, że pika. Czyli dzwoni, czyli czas wyjąć nasze kopertki. Więc zaczekajcie, bo dwie rączki tylko mam. Tu będziemy wykładać guacamole. A teraz zapraszam do piekarnika. Uwaga, uwaga, kochani. Otwieramy. Gorące, ale przepyszne. Wyłączamy. Proszę bardzo. No, tak właśnie wyglądają nasze kopertki. Muszą być lekko zezłocone, gdzie niekiedy się otworzyły, ale to nie szkodzi, to tylko charakter i cały smak naszych kopertek. I wykładamy kopertki na talerz. Papier odseparował nam koperty od tutaj szuflady w piekarniku, więc to się łatwo zdejmuje. A przy okazji nasza szuflada nie jest tak bardzo brudna. Przekładamy nasze guacamole. Już chwilę odleżało w lodóweczce. Jest zimne. Do gorących kopert będzie jak najbardziej słuszne. I już za chwilkę zaproszę Was do degustacji. No i danie gotowe. Moi kochani, degustacja. Najpierw guacamole. Zobaczymy, jak smakuje. Dobrze czuć miętę. Awokado. Jest ostre, myślę, że poprzez czosnek, także naprawdę pyszne. No i zobaczymy, jak będą sprawować się kopertki. Och, ale słuchajcie, one się rozlatują po prostu. Mięciuteńkie, to ciasto francuskie. Rybka w środku. Pachnie doskonale. Ja sobie nałożę w ten sposób i zobaczymy. Pyszne. Słodkie, naraz ostre, no to chyba takie moje ulubione smaki. Także mogę polecić przepis. Grzegorzu, teraz Ty degustujesz swoje danie i jak według Ciebie? Według mnie jestem bardzo zadowolony, ponieważ gruszka, co było moim najbardziej takim strachem, pięknie zbalansowała i dodała smaku rybie, ponieważ ryba sama w sobie no, jest po prostu rybna, a tutaj dała takiej fajnej słodkości, dodała trochę goździkowego aromatu, no a to chrupiące, jak się kroi ciasto francuskie, jest obłędne, także chyba mi wyszło. Wyszło, wyszło. Pyszne.
No i słuchajcie, teraz już przygotowujemy się, już wiem co będzie, jakieś łososie, gruszki, papryki faszerowane i różne rzeczy. Grzegorz przygotowuje plan tutaj, żeby to ładnie wyglądało i wyciągamy produkty, lodowa jest, będziemy wyciągać. A ja powinnam sobie zrobić selfiaka na ładnych tych, idę po aparat, nie wzięłam, przeżyję. O matko, i zioła będą, zobaczcie, będą zioła. Będzie pięknie. Mięta, lubczyk, koper i pietruszka. Proszę bardzo. Będą mięta leśna. A gdzie kładziemy produkty? Tu położymy, żeby je zrobić, tak, może, nie? No, dobra. No, dobra. Dobra. Ja myślę, że to będzie tak. I zrobimy wszystkie na raz. Tak, to sześć. Ja to sobie mogę tutaj jeszcze. O, tam są. O, to swobodnie. Proszę bardzo. Tak, tak. I mam się w kuchni. To stół musi być. Statywem. Ten kąt widzenia znacie. Nagrać na kamerę, weźmiemy, ustawimy, żebyś przywitał, co robimy. Dobra, ja na chwilę ten, sorry. Później tylko pokażę, jak on będzie miał przy drugiej gruszce.